Cześć, witajcie na podsumowaniu ostatniego połowu. Tutaj Wam teraz na posadce pokażę grubsze rzeczy, jakie mi się udało znaleźć. Jakaś rura, śruby, zakrętka, jakaś stalowa blacha oraz drobne druty, druciki i inne typu rupiecie. Jedynym ciekawszym elementem jest to, czyli końcówka ostrza od kosiarki, ale to Wam zaraz pokażę na biurku. Więcej drobnych elementów. Tak wyglądają właśnie nasze grube elementy, które wyłowiliśmy. Jedynym przedmiotem, który mnie zastanawia, to jest ta połówka kulki. Nie mam pojęcia, co to jest, a tak to standardowo śruby, jakieś zaślepki, druty, pręty, kawałki garnków, kawałki zakrętek. Teraz przejdźmy na biurko i pokażę Wam ciekawsze rzeczy, jakie udało mi się znaleźć. Tutaj mamy ten jeden grubszy, ciekawszy element, czyli to mocowanie od kosiarki. A teraz nasze mniejsze elementy, czyli standardowo drobnica, z którą nie wiem, co się stanie i czym ją przyjmę na skupie. Monety. Ja Wam nie powiem, ile tutaj jest. Po prostu je wrzucę do skarbonki, tak jak Wam mówiłem ostatnio. Jak ktoś chce policzyć, może próbować. Mamy też dużo kluczyków. Teraz je trochę lepiej widać, więc będzie trochę z nimi zabawy, będzie co odnawiać. Otwartą kłódkę, lecz szczerze wątpię, żeby udało mi się ją kiedykolwiek otworzyć. Może kiedyś z nutów spróbuję. Kawałek łańcucha może posłużyć jako zawieszki do odnowionych kluczyków, ale na pewno do czegoś się przyda. Baterie. Oczywiście wylądują one na śmietniku, bo do bezpiecznych i właśnie dobrych dla wody to one nie należą, więc dla mnie to jest kompletna głupota, że ludzie wyrzucają takie rzeczy. Za takie coś powinny być wysokie kary. Trafiła nam się praktycznie nowa obrotówka. Tradycyjnie kapselki. Trochę ich mamy. Powiększą one naszą kolekcję w tym miesiącu. A więc dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie także o subskrypcji mojego kanału, bo to mnie bardzo motywuje. Że z mojej strony to wszystko. Ja Was zapraszam już na kolejny połów. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce. Jeżeli Wam się spodobało, nawet możecie napisać miły komentarz. Też o tym pamiętajcie. Są jeszcze także inne filmy, które musicie obejrzeć. Musicie je ocenić, jak Wam się spodobały. Jeszcze raz dziękuję Wam. Trzymajcie się i na razie.